Łukasz, powiedz, kto sprawdzałeś może w statystykach, kto miał 6 strat w dzisiejszym meczu? Sprawdzałem, ale to jest dzisiaj, teraz to już jest nieważne. Ważne jest to, że mamy awans i po 14 latach Legia wraca do Ekstraklasy. Ale no, ja oczywiście żartowałem, bo tak naprawdę twoje wejście dzisiaj dało mega impuls, asysty, to wjazdy pod kosz, super spotkanie, zarówno twojej, jak i całej drużyny, ale w tym momencie, kiedy jeszcze była taka niepewność, dałeś ten impuls i odskoczyliśmy w końcu GTK i już wtedy, już tak właściwie widać było, że oni już tylko grali na czas, już nie mieli nic do powiedzenia. Cieszę się bardzo, że potrafiłem dołożyć swoją cegiełkę, bo pierwszy mecz miałem bardzo dobry sezon, a w finale wcale tak dobrze się nie prezentowałem, więc dzisiaj jestem z siebie zadowolony. Jestem zadowolony z chłopaków, dumny z chłopaków. No co mogę powiedzieć, no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że awansowaliśmy. No fajnie, że dałem tą pozytywną energię, ale gdyby nie reszta, to nic bym sam nie zdziałał. Mieliśmy przewagę parkietu, ale też trzeba pamiętać, że Legia nie wywalczyła awansu na obcym parkiecie od wielu, wielu lat i nie było takich obaw, że tutaj trudny teren, tak dalej, że może jakby dzisiaj Gliwiczanie wygrali, to może poszliby za ciosem i doprowadzili do piątego spotkania? Może to dziwnie zabrzmi, ale ja naprawdę byłem spokojny o dzisiejszy mecz i my naprawdę w tym sezonie lepiej albo tak samo dobrze się prezentowaliśmy na wyjazdach jak u siebie i nie przeszkadzało nam to, że graliśmy trzeci mecz na wyjeździe, bo tak naprawdę było tylu naszych kibiców, bo oni byli tak głośni, że my nie odczuliśmy, że gramy na wyjeździe. Także tu należą się duże słowa uznania dla kibiców, którzy przyjechali dzisiaj z nami i którzy świętują z nami ten awans. Ciekawostką jest, że w tym roku przed play-offami żaden z zawodników Legii łącznie z trenerem też nikt nie dostał wyróżnienia indywidualnego. To jest niesamowita sprawa. Jesteście mistrzem tej ligi i nikogo nie wyróżniono, szczególnie chyba to dziwne pod kątem trenera. Ale mnie to wcale nie dziwi, ponieważ my mieliśmy bardzo szeroki skład. W każdym meczu ktoś inny mógł pociągnąć i dla nas liczyły się tylko nasze zwycięstwa. Mieliśmy słabsze chwile w tym sezonie i ten sezon wcale nie był dla nas taki łatwy. Niektórzy już dawno nas skreślili, nie wierzyli, że my będziemy w finale, a nie mówiąc już o awansie. Także tym bardziej cieszę się, że troszeczkę zamknęliśmy usta takim osobom i udowodniliśmy, że to my byliśmy najlepszą drużyną, bo to nie indywidualności grają w tej lidze, tylko drużyna. Łatwo jest utrzymać taki spokój jeszcze wewnętrzny na boisku, kiedy już było pewne, tak? Już te półtorej minuty przed końcem to już nie dało się tego stracić i tu już trochę łapka skakała, było też takie tonowanie tych nastrojów, żeby jeszcze poczekać chwilę, jeszcze tych 90 sekund. Jak to na parkiecie wygląda? Na boisku musieliśmy utrzymać koncentrację do końca, bo nie takie historie widziałem i nie takie powroty, bo 10 punktów na półtorej minuty do końca to jest jeszcze mecz do przegrania, także my gdzieś tam w środku już się cieszyliśmy, ale musieliśmy utrzymać tą koncentrację i cieszę się, że nie było tutaj gorącej końcówki. Teraz na pewno wesoły powrót do Warszawy, świętowanie i może w końcu zobaczymy całą drużynę też przy Łazienkowskiej, która będzie dopingowała piłkarzy, a później świętowała z nimi Mistrzostwo Polski. Dokładnie tak, no teraz my zrobiliśmy już swoją robotę, teraz jest czas na to, żebyśmy mogli się tym cieszyć i zasłużyliśmy na te kilka chwil radości. Na pewno podróż będzie bardzo ciekawa i bardzo radosna. Ja z tego miejsca chciałbym jeszcze pozdrowić i podziękować mojej żonie, bo za to, że wytrzymywała cały sezon ze mną, to, że nie było mnie w domu, także pozdrawiam. I dlatego specjalnie skończyłeś dzisiaj, żeby wrócić od razu w sobotę w nocy. No, czy dzisiaj wrócę, to nie wiem, ale dlatego pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość. Dzięki za rozmowę, gratuluję. Dzięki.